Dzień dobry, ja chciałem opowiedzieć o początkach zespołu Beksalala, bo jak ja o tym teraz nie opowiem, to pewnie nikt o tym nigdy nie opowie i nikt się tego nigdy nie dowie. Otóż Beksalala wzięła się stąd, że żaden z nas, a było nas trzech, nie znalazł sobie miejsca w muzyce gdzie indziej. Ja próbowałem wcześniej bywać wokalistą rozmaitych zespołów punkrockowych, ale zawsze kończyło to się tylko na próbach. Ja mocno byłem nieprzekonany do bycia wokalistą. Po prostu próbowałem też grać na gitarze i to, jak się okazuje, później mi się przydało. Drugim członkiem zespołu, i tu kolejność zupełnie nie ma znaczenia, był Newman albo Patet, Tomek Chojnacki, a nasz basista, przekochany chłopak, który zaczął z nami grać, bo też pewnie nie mógł sobie znaleźć miejsca w jakimś innym zespole, a tak w zasadzie to zawsze chyba chciał grać jazz czy funky, a Beksalala pozwalała mu pewnie uczyć się grać na gitarze, robić różne dziwne rzeczy i gdzieś znajdować satysfakcję z tego, co wspólnie robimy. Trzecim członkiem zespołu, pewnie najważniejszym, którego już bardzo wcześnie, na samym początku zabrakło, bo Polo zrobił nam dowcip i popełnił samobójstwo, był właśnie Polo. Polo był naszym wokalistą i perkusistą, a znakomitym facetem, super fajnym chłopakiem, pogubionym w rzeczywistości, który bardzo chciał tworzyć sztukę, tworzył piękne komiksy, pisał, śpiewał, czegoś chciał. Chciał czegoś innego i też nie znalazł swojego miejsca w żadnym zespole punkrockowym, których wtedy było mnóstwo, a Beksalala pozwoliła mu robić to, co najbardziej kochał, to znaczy rzeczy dziwne, pojechane i inne niż wszystko. Myśmy na początku wcale nie nazywali się Beksalala, na początku się nazywaliśmy Taz, a nazywaliśmy się też Mechaniczna Pomarańcza, nazywaliśmy się Leopatet. Myśmy zmieniali na początku nazwy jak rękawiczki. Nazywaliśmy się Hagenbaden 235. Pewnie jako Hagenbaden 235 nagraliśmy swoje najlepsze rzeczy z tego wczesnego okresu, z tej wczesnej fazy, bo nagraliśmy On and On i nagraliśmy jako Hagenbaden 235 Hey Hey What I Say też. Chociaż Hey Hey What I Say to pewnie nagrywaliśmy jako wszystkie wymienione formacje, bo to był nasz ulubiony utwór. No i Beksalala właśnie wzięła się stąd, że tak nie wiedzieliśmy, co z sobą zrobić i tak szukaliśmy jakiegoś innego dziwnego brzmienia, nie znajdując miejsca dla siebie zupełnie w zespołach punkrockowych, nowofalowych i innych dziwnych i innych normalnych zespołach, jakie wówczas istniały. Za moment dalej.